Panie trenerze, jeszcze kilka dni tutaj w tej hali odbędą się Mistrzostwa Polski U14, w których zagrają pana podopieczni i będą bronić mistrzowskiego tytułu. Jak przygotowania? Przygotowanie jest bardzo powolutku. Nie, myślę, że no, jesteśmy na dobrej drodze, tylko że ostatni tydzień jest jak zawsze najważniejszy. Robiliśmy selekcję, mieliśmy dużo chłopaki i trochę trwało, ale myślę, że mamy głowę już kadra i następny tydzień, ostatni tydzień staramy się wykonać największa praca, która się uda. Drużyna jest zdrowa, no to trenowali, jest dobra drużyna, tylko że mistrzostwa jest mistrzostwa. No. W grupie może jedzie, jeszcze bardziej U14 są trzy drużyny, czyli wystarczy początkowy mecz, że nie jedzie i już masz jeden noga na... Ale no, staramy się robić najlepiej, o które potrafimy, a potem piłka jest okrągła, czyli no. Pana obecność podczas Mistrzostw Śląska w futsalu w roczniku 2005 jest nieprzypadkowa. Tam też są kandydaci do gry w Mistrzostwach. Tak, akurat wybierałem trzy chłopaki. I mam nadzieję, tak jak sprawdzili się dzisiaj, mam nadzieję, że sprawdzają się też następnego weekendu.